Witajcie! Z tej strony Odkurca Radyka, to jest właśnie kolejny materiał ze serii Winter Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy właśnie garbowanie skóry. Raczej to jest taki początkowy etap, bo to co my tu tylko zaczęliśmy robić, to mianowicie skóra została namoczona w wodzie wapiennej. Tutaj robi się jeszcze nam tanina, oczywiście to będzie taki etap dwuetapowy. Z tego prostego powodu, że tutaj będzie potrzebna nam po pierwsze słaba tanina i jeszcze będzie nam potrzebna tutaj ta mocna tanina, więc jeszcze raz tutaj trzeba będzie to zakonserwować. Więc tak to się prezentuje, a tak to normalnie, no cóż, jest spokojnie. Będziemy się szykować też do kolejnej wyprawy. Tutaj wkrótce te gorsze mięso się zepsuje. Więc mogliście powiedzieć, że pewnie bym mógł schować do jakiejś skrzynki, czy coś w tym stylu. No niestety to nie mam jak to wyrzucić. Chyba nie da się tak, prawda? I takie coś idzie do wyrzucenia. Tak, wiecie co? Następnym razem ja chyba nie wiem, co zrobię. Może nie będę robił potrawek z mięsem, tylko mięso będę tak na bieżąco zjadał. A to, no cóż, to idzie do wyrzucenia, tak? Bo nie mogę ani to wypakować, ani nic. Po prostu strata pojemnika hermetycznego. No cóż, najwyżej się zrobi się nowe. Ale tak, chodźmy na razie spać. W ogóle mam jedzenie na kolejny dzień? Jest tylko jedna porcja, więc nie. Nie, i tak nie zrobię, bo i tak będę musiał tutaj zjeść na spokojnie. Więc dobra, to zróbmy to inaczej. Najpierw chodźmy spać. I jak pójdziemy spać, to po pierwsze przygotujemy jedzenie. Po drugie, zobaczymy jak tam garbowanie skóry, bo garbowanie trwa tak 24 godzin. Więc może już nawet minęło. Ale to jeszcze się okaże. No i co? Powoli będę się tak naprawdę przygotowywał do kolejnej wyprawy do tamtego nowego świata. Może znowu jakieś fajne, ciekawe rzeczy odkryjemy, a po podziemiu? Kto wie? Zobaczymy. Właśnie, czy ja mam nowy kryjów tutaj górniczy? Nie, to jest ten wykrywacz. Wykrywacz mi się chyba zepsuł. Nie, ale zaraz się zepsuje. Więc może bym go przerobił po prostu. Nie mogę odzyskać. To gorzej. To niestety gorzej. A nie, mam tutaj obuch na ostrze. To sobie nawet go już wyrobię. Czyli damy tutaj sobie te materiały. Sobie teraz zjem na spokojnie. I teraz pójdę się za przygotowanie posiłku. O, właśnie, a jak tutaj? Jeszcze takie... Tutaj w tym przypadku 3 godziny, a tutaj jeszcze troszeczkę musimy poczekać. No dobra, skoro tak, to nic, to ja zrobię sobie jedzenie. Też na takie 6 porcji. Jeszcze do tego warzywa jakieś. Te, które najszybciej mi się zepsują. I widzę, że najszybciej mi się zepsuje tutaj rzepa. Okej, to bierzemy rzepę. Teraz będziemy wykorzystywać rzepę, żeby się nie zepsuła. Bo szkoda byłoby, gdyby to się zepsuło. A jak tutaj? A tutaj w porządku. No i te pomieszczenia też trzeba będzie dokończyć, ale nie wiem, czy w tym odcinku coś będziemy w tym kierunku robić, bo na pewno nie uda nam się wyruszyć na wyprawę, bo zanim to się ugotuje, zanim coś innego my porobimy, no to troszkę czasu minie. Najwyżej od kolejnego odcinka my tam wyruszymy. Czyli najpierw to dołożymy sobie te materiały. Dobra, jedzenie już można zagrzać. No i fajnie to się robi. Kolejna rzecz, którą bym potrzebował, to może nie na pewno miskę. Paniki hermetyczne mam tutaj w zapasie. Proch górniczy. Czarnoziemy. O, to może te czarnoziemy wykorzystam tutaj, do tej farmy. A i tak mieliśmy bardzo duże szczęście w tej serii, że... Cholera jasna.
Wracając do tematu, i tak mieliśmy bardzo duże szczęście w tej serii, ponieważ udało nam się, no, w miarę łatwo pozyskać czarnoziem. Bo normalnie to czasami można mieć takiego peka i się, no, namęczyć. A nie, czekajcie, ja tutaj wykopuję czarnoziem, tak? Tak, to jest czarnoziem. Tutaj nie ma czarnoziemu. Nie wiem jak te owce, zobaczymy, bo wiem o to, że jedna jest w ciąży. I to oczywiście znowu ta gorsza generacja, jakbym to określił. To jest ta lepsza generacja. Baran to jest, czyli ta, która jest w ciąży, to jest ta. Dokładnie. Może też samiec się urodzi. Jeśli tak, to samca wymienimy, no niestety, ale tak trzeba będzie zrobić. Ale tak, generacja charakteryzuje się tym, że po pierwsze kukuska będzie bardziej chętnie nam dawała mleko. Nie będzie tak, że będzie wiecznie zestresowana. Czy to mi też się zepsuło? Tak. A, to musiałem podnieść w ogóle. Poza tym, nie będą agresywne wobec nas praktycznie. Ale to oczywiście to jest taki progres dość no, długi, tak? Więc trzeba troszkę poczekać na to. Dlatego też trzeba dbać o tą hodowlę. Dobrze, czyli tutaj wszystko mam. To też. Zobaczmy jak tam zapasy drabiny. No na pewno patyki mi się kończą. Ewidentnie patyki mi się kończą. Ale jeszcze może coś tutaj wykorzystamy w tym kierunku. Chociażby przygotować sobie drabinki. To zawsze się przyda. O, a widzicie, ja tutaj już deski mogę mieszać, a normalnie to już bym nie mógł. No dobra, czyli jak to mam, to chodźmy teraz troszeczkę powzywać te liście, aby pozyskać patyki. I to może nawet tamten obszar, albo tutaj w okolicy już. A wiecie, czasami jak się tak zrywa te liście, to jest szansa bardzo nikła, ale jednak jest szansa, że pod tym mogą być schowane skarby. Mianowicie jakaś skałka z rudą. Jest to możliwe, ale szanse są małe, oczywiście. No ale warto też próbować. Zresztą i tak musimy to robić, żeby pozyskać patyki z łatwością. A i chyba przy okazji bym wziął już od razu takie narzędzie, bo skoro tam nie ma śniegu, to bym na bieżąco zrywał właśnie trawę. W ogóle tutaj jest bardzo fajnie, jeśli mowa o obszar czysty. I chyba nawet bym te owce już nakarmił. To jakbym wracał do domu oczywiście. W ogóle już tak no, mamy też marzec, więc jeszcze trochę i zacznie się już taka wiosna. Więc to powinno wszystko się roztopić w końcu. I też powinny być już dodatnie temperatury. Więc chociaż takie pocieszenie, że już powoli zbliżamy się do tych lepszych pół roku. No i oczywiście kolejne atut to dni będą dłuższe. Więc co za tym wychodzi, też i wyprawy mogą być dłużej na zewnątrz.
Chyba zrywamy to. O, to chyba był krzak białej porzeczki. Bardzo ciekawe. Nie, to są już zwykłe liście. Ej, dziwny bug. Kurczę, jest tak dużo tej trawy, gdyby nie ten śnieg, no to byśmy bardzo łatwo pozyskali dość ogromne ilości. A tak to, widzicie, muszę się męczyć przy okazji jeszcze zrywaniem tego wszystkiego. No i oczywiście też jak już będzie wiosna, to będą mogły te krzaczki owocowe rosnąć i w końcu uzupełnię sobie tutaj dietę, jeśli mowa o owoce. To też będzie miał swój plus, bo to zawsze się równa dodatkowy HP. Co w niektórych przypadkach zawsze by się przydało. No taki trochę mocny wiatr jest dzisiaj. Z tego co widzę. Sporo trawy. Jeszcze trochę tutaj mamy. I fajnie, dobra. To teraz je tam nakarmimy. Przy okazji. No i fajnie uzupełniłem. Czy ty coś zjadłeś? Nie, wydawało mi się. No dobra, teraz te zwierzęta będą najedzone. W ogóle też się tak zastanawiałem, bo kiedyś wspominałem na Sei, że zwierzęta migrują, prawda? Więc też tak się zastanawiam, bo tak ganianie za kurą to jest troszeczkę takie ciężkie, ale myślałem tak na troszeczkę nad pułapką na kury. Mianowicie zostawić taki wabik. Wabik w postaci też takiego koryta, tylko oczywiście mniejszego, z ziarnem. A jakbyśmy tam wystawili chociażby nawet ten najgorsze ziarno, czyli ten ren cały, prawda? No to by taka kurka, później kogut by tutaj podszedł. No i co? Myśmy tylko to zauważyli i wystarczyło było tylko zamknąć i mamy hodowy kur. Więc to też jest taki dobry pomysł, aby to zrobić. Ale to może jakbym zauważył faktycznie gdzieś tutaj te zwierzęta i bym tutaj tak się faktycznie przygotował na to. Więc to tylko są jeszcze takie oczywiście pomysły, ale myślę, że nawet to będzie dość dobry pomysł, żeby tak to zrobić. No nie wiem, jak o tym sądzicie, drodzy widzowie. Ale to może być nawet na to recepta. Jak pozyskać szybciej hodowlę kur. Już chciałem powiedzieć krów. No niestety w tej grze nie mamy bydła. Jedynie tylko kozy mogą dać nam kozie mleko. O, to się namoczyło i nawet troszeczkę zostało wody wapiennej, co mnie cieszy. A może tutaj nawet poleżeć. Tutaj to powinno się zaraz zrobić, to byśmy już włożyli tą ogromną skórę i byśmy namoczyli do taniny. Tylko co będę teraz jeszcze zrobić? Zobaczmy jeszcze jak tutaj wygląda mój ekwipunek. W ogóle chyba wiem co bym mógł zrobić, co potrzebuję nawet. To bym porobił troszkę tej gleby z trawy. Tylko ciekawe czy ja dobrze włożyłem. Chyba tym naszód.
Takie 4 bym dał. Jeszcze bym schował. I na razie to tyle. I jeszcze raz bym tutaj zszedł na dół. Byśmy zobaczyli tą naszą skórę. A, w ogóle zapomniałem ten krzak białej pożyczki odnieść. To jeszcze to odniesiemy. Tak, tutaj te nasze te krzaczki kochane. Czy gdzieś tutaj jest czarna porzeczka? Czerwona porzeczka. A wiecie co? Może bym tak tym białej porzeczki dał od końca. No, mógłbym tak zrobić. Troszkę będzie pomieszane. A to w sumie skoro tak, to równie dobrze mogę stąd zabrać. Żurawina i czarna porzeczka. I od razu mamy tutaj miejsce. Tylko że czarna porzeczka, no właśnie, tutaj właśnie. I mamy jeszcze tutaj tą żurawinę. Żurawina, która ciągnie się i się ciągnie. A dodamy sobie tak od tej strony. I dobra. Troszkę mamy więcej miejsca w jednej skrzynce. I zobaczmy, jak tam nasza tonina. Czy już się zrobiła? W ogóle jestem już taki strasznie głodny. Jeszcze sobie wezmę dokładkę. Teraz tutaj schodzimy. O, niepotrzebnie to podniosłem. Hej. Dobra. O, jeszcze zanim podejdziemy, to ja tylko się napiję. I wracamy teraz już do materiału. Więc... O, mamy słabą taninę. Tutaj robi się ta mocna. Więc teraz kolejny etap, to trzeba dać tą skórę tutaj. Okej, dobrze ja to zrobiłem? Przewodnik, przewodnik, karbowanie. Aha, trzeba mieć teraz nóż. Okej. Tylko czy ja mam nóż? Trzeba teraz to przerobić na minzdowaną skórę. Mam jakiś nożyk? Mam ostrze. Mam nóż. Tylko czy to mi wystarczy? Tak, wystarczy na spokojnie. Czyli tak, mamy minzdowaną skórę. Czyli teraz mogę dać ją tutaj właśnie do tej słabej taniny. I to będzie się robiło się niestety 3 dni. Ale zaraz tutaj się zrobi się też słaba tanina i dodamy kolejną kłodę. Silna tanina. Właśnie, trzeba mieć jeszcze kolejną kłodę. Dębu. I to będę potrzebował... Nie wiem, czy jedną sztukę? A weźmy jeden stack. Na wszelki wypadek. Czy będę musiał odnieść te nożyczki i motykę, znaczy kosę, ale to później. Najpierw tutaj się skupię. O, pierwsza się zabiła. Ok, i tutaj będzie teraz silna tanina, czyli wystarczy po 5 sztuk.
Fajnie, fajnie, już jest jakiś progres. Zwłaszcza technologiczny, bo dzięki temu będziemy mieli plecaki, a plecaki są najlepszą rzeczą, jaką można mieć, jeśli mowa o powiększeniu ekwipunku. Więc, tak podsumując, to nam bardzo, ale to bardzo pomoże, jeśli mowa o ekspedycje szeroko pojęte. A, sztabkę w ogóle tutaj mam do odniesienia. No i oczywiście jeszcze ta wieczna pochodnia. O, mam drugie nożyczki? O, ciekawe. Teraz tak właśnie zauważyłem. No i co, już jest tak naprawdę noc. Więc już nie ma co wychodzić. Ale jeszcze wiem, jak to możemy przyrządzić ten czas. Mianowicie... Bo tak, pochodnie ja mam. Drabinkę. No kurczę, drabinkę to mam mało jednak. Więcej klonu. Patyki tutaj. I robimy. Wciąż. I zrobimy takie jeszcze tutaj po 10. Na każdą stronę. Może to wystarczy, może nie. Albo damy jeszcze więcej. Bo to zawsze lepiej mieć jak najwięcej, więc jeszcze tak damy tutaj patyków może 16. I dajemy dalej tutaj. Mam, no i fajnie. Wszystko mam, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I jeszcze tak na zakończenie tego materiału mógłbym dać sobie troszkę kosistej gleby, ale też żeby tak was nie zanudzać, to zrobiłem tylko te trzy kosiste gleby. Czyli to sobie zabieram i tutaj się zanurzam. Może nie tak blisko, bo znowu mi tutaj wpadnie. Więc tak, od kolejnego odcinka no to wyruszymy właśnie do tego naszego nowego świata i będziemy dalej eksplorować. No to chyba jest Peridot. No, kości, włókna. Włókna oczywiście zawsze je przyjmę z otwartością, ale już kości niezbyt. O, srebro, fajnie, chociaż bardziej bym potrzebował teraz złota. No i powoli to zbieramy. Jeszcze tutaj. Jedyna najbardziej taka przydatna rzecz, jaką zdobyliśmy, to tak naprawdę te srebro. A tak to nic ciekawego. Tam mogę odnieść. To też. To idzie tutaj, to idzie tutaj. To schować i tak, coś tutaj nie potrzebuję do naszej wyprawy. Chyba wszystko już potrzebuję, nawet ten nóż sobie zatrzymam. Okej, wszystko mam. No dobra, to w tym momencie będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał.
A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostawcie tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się. Do następnego, także do zobaczenia. Cześć.